Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się tabletem. Będzie to trochę inny tablet niż zwykle testujemy. Będzie to tablet Gigabyte'a Tegra Note 7. Zapraszam do oglądania. Gigabyte Tegra Note 7 to tablet, który służy no niewątpliwie do grania. To jest taki, można powiedzieć, pierwszy tablet do multimedialnej rozrywki, a przede wszystkim odpowiada za to winnym. Tego jest procesor Tegra 4, czterordzeniowa jednostka o taktowaniu 1,8 GHz oraz 72-rdzeniowa grafika GeForce. No i z taką specyfikacją taki tablet, co zresztą się przekonacie, fantastycznie właśnie się sprawdza w grach, ale nie tylko. Tak jak już tutaj widzicie, front urządzenia to jest 7-calowy ekran o rozdzielczości 1280x800 pikseli, zrobiony w technologii IPS, czyli bardzo dobre odwzorowanie samych barw. No i trzeba przyznać, że ekran świeci, no i wygląda bardzo przyzwoicie. Razi troszeczkę dość spora tutaj ramka, ta czarna okalająca ten właśnie panel dotykowy. Dodatkowo jeszcze potęguje tą ramkę te dwa głośniki, które zresztą są bardzo fajne. Właściwie tu są trzy głośniki. Przy okazji, jak Wam pokażę wszystkie wejścia, pokażę Wam jeszcze ten trzeci głośnik, czyli mamy tutaj głośniki stereo i coś jeszcze. No i tak mniej więcej by wyglądał front urządzenia. Mamy jeszcze tutaj kamerkę VGA frontową. Ciekawe rzeczy też się dzieją z tyłu. Dość agresywny wygląd Tegry Note. Przede wszystkim widzicie tutaj tą nazwę Tegra Note, no i tutaj logo Gigabyte'a. Ten środek wykonany jest tutaj z plastiku. To też jest plastikowe, taki na wysoki połysk. To bardziej przypomina obudowę Samsunga Galaxy S5. Ale dzięki temu tablet bardzo fajnie się trzyma w ręce, raczej się nie wyślizguje. To jest dobry manewr, że tak powiem. A propos tych wejść, no to wszystko zobaczycie dokładnie w tym miejscu. Po prawej krawędzi dokładnie znajdziemy przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj, gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm, gniazdo HDMI oraz gniazdo do portu micro USB. Za to po lewej stronie znajdziemy właśnie ten głośniczek. Można powiedzieć, że to jest taki subwoofer tego urządzenia. Co jeszcze ciekawego znajdziemy w naszej Tegrze? Przede wszystkim rysik znajdziemy po tej stronie, czyli podobnie tak jak w urządzeniach Samsunga. Tutaj Gigabyte zastosował nam rysik, który też ma kilka funkcji w samym systemie. Dokładnie, może go zasuniemy. No i to w sumie wszystko. Tak mniej więcej charakteryzowałby się właśnie ten tablet, tak by mniej więcej on wyglądał. Tutaj jeszcze znajdziemy oczywiście kamerkę 5-megapikselową zbudowanym autofokusem. No i dobrze, przejdźmy właśnie do samego tabletu. Mamy tutaj system już po update'cie, mamy tutaj najnowszy system Android 4.4.2. Tablet wyszedł z Androidem 4.2.2, więc już dostał kilka aktualizacji na pewno. Taki otrzymałem, chyba bodajże też już zaktualizowałem go do tej najnowszej wersji. To jest niemalże czysty system Android, więc tutaj nie mamy, można powiedzieć, żadnej nakładki producenta. Dodano tylko właśnie kilka opcji, typu właśnie opcje samego rysika, które możemy sobie dowolnie konfigurować. No i właśnie teraz Wam pokażę mniej więcej, jak taki rysik działa. Po wyjęciu tego rysika z urządzenia uwidacznia nam się właśnie tutaj taki, można powiedzieć, panel, który możemy sobie dowolnie też konfigurować, czyli możemy po wyjęciu tego rysika możemy włączać domyślnie jakieś aplikacje, które wcześniej skonfigurowaliśmy. No ja sobie na przykład zrobiłem tutaj opcję. Te dwie były domyślnie, jeszcze sobie zrobiłem tutaj internet, ale może przejdźmy właśnie do takiej opcji rysowania, bo tutaj najlepiej możemy właśnie sprawdzić opcję rysika. Oczywiście możemy sobie wybierać dane kolory i tak dalej, no ale przede wszystkim chodzi o funkcję tego rysika, czyli ten, jak tutaj dokładnie zobaczycie. Czyli rysik jest taki, można powiedzieć,
z końcówką nagumioną. No i dzięki temu możemy lekko przyciskając ten rysik do ekranu narysować na przykład bardzo cienką linię, albo zmieniając miejsce tego czy położenie tego rysika oraz nacisk na sam ekran możemy rysować linię nieco na przykład grubsze i to pomaga na przykład w samym malowaniu, więc wygląda to naprawdę dość efektownie. Troszeczkę słabiej wygląda opcja pisania. Może zróbmy nowy dokument. Pojawia nam się normalna linia. Co ciekawe, nie widziałem tego w innych urządzeniach. Pojawiają nam się dwie dodatkowe opcje przy klawiszach funkcyjnych, czyli takich dokładnie znanych z samego Androida. Pojawia nam się blokowanie ręki, czyli nie możemy na przykład czegoś poprzeszkadzać na przykład ręką, jeżeli trzymamy w taki sposób powiedzmy ten długopis. Możemy to włączyć czy wyłączyć. No i mamy opcję też samego zaznaczania na przykład na stronach internetowych, ale to też Wam jeszcze pokażę. Dokładnie. Powiem Wam, w Samsungach troszeczkę lepiej mi się pisało. Tak jakby ten ekran nie był tak szybki, jak ja bym tego chciał. Aczkolwiek kwestia wprawy naprawdę możemy na takim tablecie działać. Może wyjdźmy z tego. Mamy też jeszcze opcję dziennika. Też jeszcze chciałem Wam pokazać właśnie, jeżeli chodzi o opcję internetową. Możemy od razu sobie włączyć na przykład internet dzięki temu. Jak widzicie, strony wczytują się naprawdę bardzo, bardzo szybko. No i na przykład, jeżeli chcemy komuś pokazać dany tekst, możemy go zaznaczyć. Albo i nie. O, dokładnie. I na przykład przypisać go. I na przykład wysłać. Oczywiście jest masa możliwości takich rysików. To jest dobra opcja dla osób, które zazwyczaj coś notują, na przykład na spotkaniach biznesowych, powiedzmy, czy nawet w szkole. Jak najbardziej da się z tego korzystać. No ale nie o tym. Najważniejsze rzeczy też dzieją się oczywiście tutaj. Chciałem Wam też jeszcze pokazać, że procesor Tegra 4 spokojnie może konkurować z najnowszymi Snapdragonami 800, czyli z tą naprawdę górną półką. W benchmarku AnTuTu wynik u mnie, ten tablet osiągnął 33 tysiące punktów, ponad 33 tysiące punktów i trzeba przyznać, że to jest wynik naprawdę, naprawdę zadowalający. Do tego tutaj mamy jeszcze 2 GB pamięci RAM, więc też naprawdę dość sporo. No i tutaj potwierdzenie moich słów, że mamy tutaj Tegra 4 o właśnie taktowaniu 1,8 GHz, czyli sprzęt, można powiedzieć, naprawdę górnopółkowy. Co jeszcze nam Gigabyte tutaj ciekawego zastosował? No to przede wszystkim podpięcie pada. Ja jeszcze w takiej też funkcji nie testowałem w tego typu urządzeniach. Ogólnie zawsze, jeżeli gram w coś, tak sobie myślę, fajnie by było podpiąć na przykład pada. No i tym razem mogę to zrobić, czyli mam tutaj pada od PlayStation 3. Może go podepniemy. Mam tutaj również przejściówkę, czyli zwykła przejściówka na z USB do micro USB. Podpinamy to. Ok. Żebyście wszystko fajnie widzieli. Chwilę potrwa, zanim tablet znajdzie naszego pada. Ok, no i takim sposobem, jak tutaj widzicie, mogę dokładnie samym padem
sterować. No fantastycznie sprawdza się to w różnego rodzaju grach, na przykład samochodowych, czy powiedzmy tam, gdzie musimy właśnie z tego pada korzystać. No może włączmy jakąś grę. Czyli zasada jest taka, że podpinamy pada, podpinamy tablet poprzez kabel HDMI do telewizora, no i działamy na wszystkich właśnie, na wszystkich, no na telewizorze i gramy poprzez pada. Naszym takim, można powiedzieć, łącznikiem jest właśnie ten tablet. Też możecie zobaczyć mniej więcej, jak przyjemnie można grać na tablecie dotykowym poprzez pada właśnie. Ten tablet też ma jeszcze funkcję bezprzewodowego podpięcia na przykład pada właśnie poprzez na przykład router. Ale tego akurat nie przetestowałem, bo nie miałem takiej możliwości. Ale przetestowałem, tak jak tutaj widzicie, pada przez tradycyjny kabel. Jeżeli chodzi o grafikę, też nie mamy co narzekać. Note 7 rewelacyjnie spisuje się w każdego rodzaju grach i nie nagrzewa się, trzeba przyznać, tak bardzo. Wszystkie gry, które odpaliłem, działają na tym tablecie bardzo, bardzo dobrze i praktycznie nie widać absolutnie żadnych ścinek. Może wyjdźmy z tej gry. Pokażę wam jeszcze, jak dobrze działa na tablecie GTA San Andreas. Też oczywiście można zagrać na padzie. Dokładnie. Czyli wszystkie analogi jak najbardziej działają. No i tak, czym tu się teraz jeździ? Dokładnie tak. I tak możemy sobie pograć bardzo, bardzo przyjemnie, czyli dla osób, które nie lubią grać na tabletach, na ekranach dotykowych, funkcja jak znalazł, zdecydowanie. Okej, odepnijmy naszego pada. Wszystko fajnie działa, bez, można powiedzieć, uruchamiania żadnych jakichś dziwnych programów. Chciałem, przejdźmy jeszcze może chwilę do multimedii, właśnie przedstawię wam muzykę, jak to mniej więcej gra. Wszystkim byłaś dla mnie
bardzo, bardzo dobrze. Ostatnio też testowałem HTC One M8. Tam powiem wam szczerze powiedziawszy, dźwięk jest bardzo, bardzo podobny i trzeba przyznać, że tutaj jest podobnie. Fajne, fajne te głośniki. Dobrze grają. Dzięki temu filmy również odtwarzane będą w dobrej jakości. I nie tylko jeżeli chodzi o obraz, o ekran, ale też o dźwięk. Jest naprawdę dobrze. Przejdźmy może jeszcze do galerii. Kilka fotek wrzuciłem. Oczywiście fotki wrzucę też na wideotesty.pl. Tam będziecie mogli zobaczyć w pełnej krasie, w pełnej rozdzielczości właśnie te fotografie. Nie urzekło mnie jakoś. Jeżeli chodzi o tablet, to zawsze mówię, aparat w tablecie to jest drugorzędna sprawa. Dobrze, że jest fajny. Jeżeli nie ma jakiegoś tam szału, no to też tragedii nie ma. Wtedy nie odejmuje jakoś tam wiele punktów. Tutaj jest ten 5-megapikselowy aparat. Tak jak mówię, on nie jest zły. Jakość zdjęć jest całkiem przyzwoita. Trochę mała szczegółowość, ale autofokus jak najbardziej działa, więc raczej nie jest to jakaś tam, można powiedzieć, symboliczna optyka. Całkiem przyzwoita, że mogę powiedzieć. No i co? To tyle, jeżeli chodzi o Tegra Note 7. Urządzenie stricte multimedialne, no jeden zasadniczy minus. Nie posiada, zapomniałem o najważniejszym, o minusach. Tablet Tegra Note 7 nie posiada wejścia na kartę SIM, czyli jesteśmy niestety z internetem uwiązani tylko i wyłącznie w domu albo tam, gdzie mamy dostęp do Wi-Fi. Jest to zasadniczy błąd i niedopatrzenia. No i to by było tyle. Ocena 4. Pół punktu za brak karty SIM i pół punktu za w sumie aparat, ale to jest dość wysoka ocena i tablet jest naprawdę godny polecenia, jeżeli właśnie ktoś potrzebuje tabletu stricte do grania, to wydaje mi się, że lepszego nie znajdzie. Dzięki za oglądanie, zapraszam was na stronę wideotesty.pl. No i co? Do następnego razu, trzymajcie się, hej!